szkoda tych półfinałów Mistrzostw Polski, bo każdy z nich wystarczyło, żeby oczko, czy zrobił więcej oczko dwa i ten finał byłby. Chociaż, no mówię, to też mnie, ten sezon nie jest dla nas wybitnie udany i fajnie by było awansować do finału DMPJ, ale będzie to ciężkie ze względu na to, że Sebastian jest świeżo po kontuzji i zobaczymy, ile tych biegów pojedzie tam, ile da rady pojechać. A w trzech no jest ciężko, bo każdy z tych opaków zazwyczaj ma jeden bieg słabszy i wtedy plus te biegi, których nie jedzie Sebastian, robi się dziura, którą ciężko jest zapchać po prostu. Cieszy też dobra forma, czy powrót do formy Jakuba Poczty, bo był szybki w tych zawodach U24. To chyba też dobry prognostyk. Tak, to wygląda tak, że dzisiaj wyglądał tak dobrze jak na początku sezonu, jak przed kontuzją powiedzmy. A zawsze po kontuzji trzeba troszkę czasu, bo to się wydaje, że głowa, że wszystko jest w porządku, ale tak naprawdę tych kółek trzeba przejechać, żeby ta forma wróciła. U Kuby wygląda to dobrze, przynajmniej dzisiaj. Mam nadzieję, że potwierdzi to środą i czwartkiem. No i zobaczymy, tak jak z nimi rozmawiałem, gdzieś tam w składzie awizowanym jest Kacper, ale kto pojedzie, to tak naprawdę zdecyduje w czwartek po tej drugiej rundzie DMPJ-ów. Jeszcze sporo może być tego jeżdżenia, jeśli by się udało awansować do finałów drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów. Finały U24 Ekstraligi też na wyciągnięcie ręki. Jeszcze przed Wami finał Młodzieżowych Mistrzostw Polski Parklubowych 17 sierpnia. Ci juniorzy mają jeszcze tyle zapewnione jazdy. Tak, no szkoda, że sezon ligowy się skończył, bo byłoby pięknie jechać play-offy teraz. No ale trzeba liczyć na siły, na zamiary. Nie jest tej jazdy. Jazdy było naprawdę, nie jest teraz tak dużo tej planowanej jazdy. Mamy po 2-3 imprezy w tygodniu, do tej pory było 5-6, także tej jazdy było dużo więcej. Gracjan będzie miał dosyć sporo imprez, bo z tego co ostatnio tam Robert Kościecha liczył, to chyba jeszcze 21 imprez będzie miał do końca roku, więc nie będzie się nudził. A my tu już, no dobrze, że w ogóle coś jeździmy i że jeszcze te jazdy zostało, bo tak do końca lipca i koniec sezonu to trochę śmiesznie.